szansa. Dopóki tli się w człowieku iskra sensu istnienia, to myśl o nieśmiertelności powraca jak bumerang. Pewien rybak niemłody i już bardzo zmęczony ciągłym lękiem przed przemijaniem, lecz z gracją Apolina ciężką siecią, niczym piórkiem łabędzim, jak miotacz kulą rzucił w odmęty życiodajnego lochu. Złotą rybkę złowił. Z nadzieją, że wieczność otrzyma, szarpnął ochoczo ażurowym dywanem, w którym ryba jak perła ślniła życia wiecznego przesłaniem. Zapragnął z całej duszy, by skarb ten bezcenny otrzymał każdy człowiek. Delikatnie, jak żywe serce ujął, w czasem pomarszczone ręce, to cudo wirujące. Złotem oślepiające, barwami tęczy kuszące, bo wszechczasów wołanie mogło się wypełnić i ludzkość od śmierci wybawić. Wtem srogi grom władca błyskiem ognistego miecza jednym gestem rozciął zasłonę bezchmurnego nieba. Nad rybakiem zawisły szpony i ślepia jak oko cyklonu, niczym grzmotło pod skrzydeł zagłuszył bicie dzwonu. Woda zadrżała w jeziorze. To panna wodna, jak lilia dorodna, dłoń wyciągnęła ku górze. Pragnie zatrzymać czas, by stary rybak mógł rzucić sieć jeszcze raz. Thank you.